Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza dostajemy konkretną wskazówkę od Pana Jezusa, która ma w tym wielkim poście. Pomóż nam przemienić nasze serce, która ma przyczynić się do tego, że te nasze serce zacznie się zmieniać, że coś w moim życiu się zmieni. Jaka to wskazówka Pan Jezus mówi. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Do czego zachęca nas Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Abyśmy właśnie zanim pójdziemy na msze świętą, zanim będziemy się modlić, zanim będziemy Panu Bogu ofiarować swój czas, swoją modlitwę, swoje życie, abyśmy zobaczyli, czy jesteśmy pojednani z drugim człowiekiem. Czy może właśnie w moim otoczeniu, w mojej rodzinie, w moim sąsiedztwie, w mojej pracy, w szkole, w miejscach, w których znajdujemy się na co dzień, nie ma takiej osoby, z którą bym sobie nie podał ręki, z którą bym nie potrafił porozmawiać, bo nie ma między nami zgody? Jakże praktyczna wskazówka do przemiany naszego życia: zanim ofiarujesz coś panu Jezusowi, Bogu swemu pojednaj się ze swoim bratem. Spróbujmy, kochani, się dzisiaj zatrzymać nad tym słowem i odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie. Czy może nie ma kogoś takiego, komu warto by było podać rękę, przeprosić, przyjąć przeprosiny? I nawet jeśli zrobię gest życzliwości, gest miłości, gest pojednania i okaże się, że ten drugi człowiek nie chce na to odpowiedzieć. Nie przejmuj się, ale uczyniłeś to, do czego zachęca się Jezus. Spróbowałeś pojednać się z drugim bratem. Kochani, na czas odpowiedzi, na czas jednania, na czas prowadzenia do zgody, wzajemnej życzliwości, miłości, niech sam Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.